O tym, że Wargaming ma już swój własny festiwal gier, pewnie wiecie. Pierwszy WG Fest odbył się 17 grudnia w Moskwie. My tam też byliśmy, by zdać wam krótką relację z tej imprezy. Tłumy do wejścia na teren moskiewskiego centrum konferencyjnego Expo Center zwiastowały spore zainteresowanie. A było co oglądać, bo oprócz całej masy stanowisk przygotowanych do sieciowych rozgrywek World of Tanks, World of Warships czy World of Warplanes, nie zapomniano o innych atrakcjach. I tak można było m.in. pobawić się w Oculus Riftem, strzelić sobie fotkę przy pomocy ogromnego działa, czy popodziwiać nowy model terenowego Łaza w wersji specjalnej World of Tanks. Oczywiście nie obyło się też bez turniejów e-sportowych, w tym po raz pierwszy w mobilnym World of Tanks Blitz. Nie da się jednak zaprzeczyć, że największą gwiazdą WG Fest był Dolph Lundgren. Ten znany aktor stał się ostatnio honorowym ambasadorem Szwecji w World of Tanks przy okazji premiery szwedzkiego drzewka technologicznego. Udało się nam z nim porozmawiać, krótko bo krótko, ale dobre i to. Zapytaliśmy go, czy wzrost i wielkość pomogła mu w karierze. Tallest actors, biggest. I think, you know, everybody's different and obviously there are not that many big actors, physically big guys. I mean, it's kind of helped me, I guess. All in all, it's been positive because it's made me stand out from the other guys, smaller guys, but sometimes it gets in your way because you know, people want to keep the cast about the same level. You know, so if you're taller, then you stand out. So, and a lot of times it's not so good, you know. So, but you can't change the way you look. I like being big and I like being a big guy. So. Ale jesteś też jednym z najbardziej wykształconych aktorów w Hollywood, prawda? Yeah, maybe. Yeah, I guess I'm one of the more educated. I haven't used it much in Hollywood, but it's great in my normal life. And you appreciate the world and things, how it works, and you know, I help my daughters in school, and yeah, I think it enriches my life on a personal level. Jak widzicie, Dolph Lundgren to wyjątkowo sympatyczny człowiek. Jego pojawienie się na scenie WG Fest wywołało nie lada sensację, którą zdołał przyćmić jedynie pierwszy pokaz nowego silnika World of Tanks. Trzeba przyznać, że robi on kolosalne wrażenie. Jak na jednodniową imprezę, WG Fest okazało się zaskakująco bogate w atrakcje. Aż chciałoby się, żeby impreza ta na stałe weszła do kalendarza Wargamingu i w przyszłości zagościła także w naszym kraju. Czy tak się stanie? Zobaczymy.